Witam serdecznie, jestem Habasia. Dzisiaj zapraszam do nowej gry. Będzie to z cyklu oczywiście tej krótkich filmików, krótkich serii. Dzisiaj zapraszam na Walking Dead Road to Survival. Jest to gra oczywiście na Androida, jak widać. Będzie ona... Raczej nie będę pokazywać jej zbyt często. Jeden, dwa może odcinki jeszcze kiedyś pokażę. Natomiast o co tu w tym wszystkim chodzi? Jest to moje takie pierwsze spojrzenie. Jak widać, mam już 7 level. I jest to typowa gra typu zbuduj swoje miasto, atakuj różnych wrogów, atakuj innych graczy i ulepszaj swoich ludzi. Jak widać, jest tutaj właśnie moje miasto. Aktualnie budują się, trenują się nowi herosi, czy tam nowi obywatele, którzy będą walczyć po mojej stronie. Oczywiście mamy tutaj kilka farm, mamy tutaj składowisko materiałów, mamy też tutaj właśnie taki material post, czyli miejsce, gdzie możemy zbierać te materiały. Jak widać, mamy różne, powiedzmy, waluty. Mamy oczywiście jedzenie, mamy tutaj materiały budowlane, mamy tutaj tych survivorów, czyli to są osoby, które przetrwały, tak? One nie mogą walczyć, natomiast możemy ich zmieniać w osoby walczące, czy też oni mogą sobie mieszkać w naszym mieście i tak dalej. Mamy oczywiście monety, które możemy kupić za realną gotówkę. Podczas gry mamy różne właśnie możliwości, tak jak wspominałem. Oczywiście to miasto tutaj nasze się rozbudowuje, jak widać. Mamy tu jeszcze kilka pól, które możemy sobie w niedługim czasie zająć. I dwie podstawowe rzeczy, czyli walka z PvE, czyli Player versus Environment, bla bla bla, czyli walka z komputerem, ewentualnie walka z innymi przeciwnikami, z innymi graczami. Od tego mamy oczywiście dwa paski energii, czyli Raid Energy, czyli do PvP, oraz World Energy, czyli do PvE. Więc mamy tu, tak jak wspominałem, kilka możliwości. Mamy oczywiście misje, mamy dzienne misje i achievementy. Achievementy pozwalają nam na w dosyć przyjemny sposób na zdobywanie dużych ilości różnych właśnie surowców i tak dalej. Natomiast misje dzienne możemy tutaj zdobyć głównie różne przedmioty oraz misje typowe. Można tutaj zdobyć wszystko praktycznie i rozwijać swoją tą bazę, tak, wypadową. Najbliższą moją misją jest tutaj piąty etap Construction Site. Jak widać, mamy... Coś się zbugowało, jak widać. Tutaj normalnie jest widoczna mapa. Ale czemu nie jest teraz ona widoczna? No to jest dosyć ciekawe, a zobaczmy. Nie wiem, czy ten emulator, na którym teraz właśnie gram, się coś nie buguje. Na telefonie wygląda tu wszystko, oczywiście jest ładna mapa, jest tło i tak dalej. I te elementy właśnie tutaj są ładnie narysowane. Nie wiem, czemu to w tym momencie nie działa. Jak widać, tutaj inna mapa działa, no ale dobra. Najpierw pokażę oczywiście misje, od których zaczynamy. Zobaczmy sobie tą piątą misję, którą wykonuję. Tak jak w Wertkorze, mamy tutaj tak jakby różne elementy, czyli te różne osoby mogą z nim w łatwiejszy sposób zabić osoby przedstawiające daną klasę. Czyli mamy tutaj tough, czyli tych takich silnych, którzy zadają większy damage dla alertów i tak dalej. Alert zadaje większy damage dla tych silnych tutaj postaci, te silne postacie dla szybkich i te szybkie oczywiście dla tych takich bardziej wytrzymałych. Bardzo, bardzo łatwe do zrozumienia oczywiście. Mamy tutaj też oczywiście inne challenge i tak dalej, które są oczywiście opisywane tutaj właśnie na górnym tym pasku. Jak widać, mamy tutaj checkpointy, czyli te checkpointy, tak? Choke pointy będą, są to właśnie różne przeszkody, które limitują silne postacie i szybkie przed atakami i tak dalej.
ale jednocześnie skupiają tych przeciwników razem, natomiast głównymi przeciwnikami będą osoby strong oraz osoby szybkie. Czyli teoretycznie w tym momencie, gdyśmy mieli bardziej rozbudowaną tą ilość tutaj tych naszych zawodników, tych osób, które przeżyły tą apokalipsę, oczywiście co jest całe nawiązanie do serialu i tam do komiksów, głównie do komiksów, więc te postacie, które tu się będą pojawiać, one gdzieś tam się przewinęły przez ten świat u The Walking Dead. Natomiast ja teoretycznie powinienem tutaj na szybkie osoby oraz na ten, czyli powinien mieć alert oraz strong. Natomiast mam tu oczywiście alertów, dwóch tym razem. Darius jest ta osoba, która będzie nam przydzielana czasami do tych misji lub inne losowe postacie, które będą nam przydzielane. Natomiast ja zagram taką ekipą, teoretycznie tą jedną osobę mógłbym wymienić tutaj na troszkę lepszą, wyższy level i tak dalej, natomiast mam dodatkową broń dla niej, więc zagram właśnie sobie w ten sposób. Mamy oczywiście także tutaj różne przedmioty, których możemy używać w czasie walki. Mamy umiejętności lidera. Lider to jest pierwsza osoba tutaj. No i mamy też umiejętności pozostałych naszego sojusznika, tak, który będzie z nami walczyć. Przejdźmy sobie do walki. Walkę oczywiście możemy sobie przyspieszyć. Natomiast możemy też oczywiście walczyć w pojedynkę, torując sobie tak jakby tą drogę przez ten etap. Na początku musimy oczywiście wybrać sobie przeciwnika, którego będziemy chcieli atakować. Jak widać, tutaj jest ta osoba, to jest szybka, tak? Tu mamy tego stronga, więc w momencie, kiedy zaznaczymy osobę, która jest jakby wrażliwa na nasze ataki, niektórych z naszych postaci, wtedy możemy, pojawiają nam się tutaj te strzałki, które oczywiście pokazują nam, kim powinniśmy atakować. Jak widać, moje ataki się odbijają, natomiast Darius może tutaj zaatakować ostatnią z postaci. Spróbujmy jeszcze raz, dokładnie. No i tutaj już nam pozostał jeszcze jeden ulepszony ten zombiak. Natomiast jak widać, kilka ataków i one wszystkie padają. Walka jest rozwiązana w sposób turowy. Jak widać, najpierw atakujemy my, następnie atakuje przeciwnik, czyli zombie. Jak widać, dosyć krwawe. Fajna grafika w miarę, taka komiksowa typowo, więc niektórym prawdopodobnie będzie się podobać, innym niekoniecznie. Co mi się tu pojawiło? A, ja mogę po prostu włączyć, że chcę sobie te postacie broni, przesuwając oczywiście pasek w prawo. Więc te postacie nie będą dostawać prawdopodobnie takiego damage'a. Jak widać, kilka rzeczy jeszcze oczywiście się uczę. Dopiero parę dni temu, chyba dwa dni temu zacząłem grać w tą grę, więc jeszcze nie wszystkie rzeczy wiem. Jak widzieliście, teraz użyłem specjalnego ataku Sandy. W momencie, kiedy ten pasek tutaj na dole się naładuje do końca, mamy specjalne uderzenie lub specjalną umiejętność danej postaci. Ona jest oczywiście zależna od tego, jaka to jest postać i tak dalej, i nasza kompozycja tego teamu może być drastycznie różna, zależnie od tego właśnie, w jaki sposób chcemy grać, czy tam jaką mamy taktykę na tą grę. Dużo ciekawych możliwości tutaj właśnie upgrade'owania tych postaci, ciekawa grafika, tak jak mówię, no i muzyka w tle, dosyć przyjemna. Niestety cała gra jest dosyć energozużywająca, dużo energii, baterii i tak dalej, więc lepiej grać sobie w domu niż gdzieś tam czekając na tramwaj, chociaż oczywiście to też powinno wytrzymać. Natomiast mi przy paru takich 2-3 godzinach grania bateria w HTC-ku powoli się wyczerpuje, więc na pewno trzeba mieć tą ładowarkę gdzieś pod ręką. Ale to przy każdej grze chyba taki teraz już bardziej wymagający. Ja sobie zostawię te rasze moje na następną tutaj falę. Jak widać, 6 fal w tym momencie walkersów, czyli tych właśnie zombiaków, jest 9. I możemy sobie wykorzystać precision shots. Precision shots zadaje ten damage kilku osobom. Mam oczywiście jeszcze skład healing na Tyridzie, czyli leczenie.
No i możemy sobie dalej atakować. Żeby przyspieszyć całą rozgrywkę, zautomatyzować, możemy sobie puścić naszych tutaj graczy, czy tam zawodników, żeby atakowali już sobie sami. W momencie, kiedy walka nie jest dosyć wymagająca, czy też my mamy coś jeszcze ciekawszego do roboty w tym samym czasie, no to możemy oczywiście sobie automatycznie wypuścić tych ludzi, żeby atakowali sami. Ciekawa też opcja, oczywiście przyspieszenie, mamy możliwość ucieczki tutaj z pola walki. No już chciałbym skończyć i pokazać oczywiście też inne rzeczy. Piąta fala już zakończona, no i ostatnia fala, jak widać, szósta. Walki raczej są te tutaj na tej mapie świata dosyć łatwe, natomiast mogą też oczywiście sprawić problemy, jeśli nie będziemy awansować naszych postaci dosyć często. Lepiej zawsze oczywiście, jak jest taka możliwość, mamy te zasoby jedzenia, czy tam innych rzeczy potrzebnych do awansowania naszych postaci, no to warto je levelować oczywiście. Jak widać, tak się kończy Construction Site. Dostaliśmy 655 punktów doświadczenia, dużo różnych przedmiotów, które są nam potrzebne tam do właśnie ulepszania naszych graczy, czy też przedmioty, które możemy sobie używać. Dostaliśmy trochę materiałów, dostaliśmy trochę jedzenia, no i tych osób właśnie, które mogą do nas dołączyć. Jak widać, cutscenki dosyć komiksowe. Mamy wpływ, co ciekawe, na to, jak ta historia nasza się toczy. Mamy dosyć często pojawiają się właśnie wybory takie moralne, czy chcemy kogoś wyrzucić z naszej wioski za to, co za jego przewinienia, czy też chcemy, żeby on z nami pozostał, dajemy mu drugą szansę itd., itd. Jest to na pewno dosyć ciekawe rozwiązanie. Nie zawsze nasza historia musi się toczyć w ten sam sposób. Dzięki temu dostajemy właśnie różne rzeczy, które możemy wykorzystywać. Mamy tutaj oczywiście loterię taką, na której oczywiście możemy zużywać pieniądze, natomiast od czasu do czasu za wykonywanie misji i tak dalej możemy dostać różne tokeny, które pozwalają nam na otworzenie oczywiście tych skrzynek. Różne są, to jest podstawowe nagrody, gdzie jest właśnie broń, czy tam te postacie, które z nami będą grać. Mamy dodatkowe bronie, te elitarne takie właśnie skrzyneczki, gdzie są już potężniejsze te bronie, jak widać. Mamy oczywiście też elitarne postacie, jak widać 4, 3 gwiazdki najczęściej, no i 5. No i mamy też Exclusive Elite Ranged Characters, czyli to są postacie zasięgowe. Bardzo często właśnie na samym początku dostaje się te skrzynki, natomiast później już coraz niestety mniej, ale to nie tworzy raczej żadnych problemów w tej grze. Pokażmy sobie dalej. Oczywiście możemy sobie dołączać do różnych frakcji. Ja mam Ebola Survivors, aktualnie 276 rank. Ciekawa rzecz, możemy wykorzystywać podczas tych misji naszych właśnie kolegów z frakcji tej właśnie i dzięki temu oni nam pomagają oczywiście w tej grze. Mamy swoje inwentory, gdzie mamy wszystkie właśnie bronie, wszystkie tutaj przedmioty, które znaleźliśmy, przedmioty bitewne, jak widać możemy, mamy smelling salts, czyli możemy wskrzesić jakąś postać, stuny wyłączyć, i tak dalej, różne właśnie przedmioty, które możemy wykorzystywać, mamy różne składniki, które są potrzebne do tworzenia przedmiotów, no i oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy, typu refile, mamy tutaj radia, które są wykorzystywane na innej mapie, no i oczywiście też przedmioty do ulepszania naszych graczy, czy tam, nie wiem jak ich nazywać tak naprawdę, no ale dobra, mamy tutaj oczywiście kilka jeszcze innych rzeczy, możliwości rozbudowywania budynków, ulepszania tych budynków. No i przejdźmy sobie do naszego składu. Jak widać, tych osób coraz więcej się zaczyna robić, których możemy korzystać. Natomiast ciekawą opcją jest to, że nie musimy oczywiście tych wszystkich osób trzymać. Możemy je
sprzedać. No jakkolwiek to brzmi, możemy te postacie sprzedać za jedzenie i tak dalej. Ja mogę pokazać właśnie Diany, sprzedamy Timotiego, jak widać 700 jedzenia za to dostajemy, niewiele. No ale zawsze coś. Jeśli mamy za dużo tych postaci, za mało innych rzeczy, no to warto sobie te postacie sprzedawać. Jak widać teraz chciałbym ulepszyć tego Nila na 3 gwiazdki. Żeby to zrobić, wystarczy go wylewelować na maksa. A żeby wylewelować taką postać, albo oczywiście robimy te zadania, ewentualnie możemy sobie wykorzystywać inne nasze postacie, żeby wylewelować właśnie tą jedną. Żeby to robić, musimy wybierać oczywiście te postacie, zapłacić jedzenie. Jak widać, dzięki tym dwóm postaciom nasz Nil dostanie 3 poziomy doświadczenia. Polepszą się oczywiście jego statystyki. I jak widać, Nil jest teraz na 11 levelu. Żeby ulepszyć tą postać na 3 gwiazdki, będę musiał niestety tutaj wyłożyć 17,5 tysiąca jedzenia. Będę musiał wyłożyć tutaj kilka przedmiotów, które się znajduje podczas gry. No i ta postać musi mieć 20 level. Przy 3 gwiazdkach jest to 30 level i tak dalej, i tak dalej. Ten level oczywiście się zwiększa. Mamy możliwość oczywiście zalogowania się do Facebooka i tak dalej, dzięki czemu te konta są połączone. Dzięki temu, jeśli ja gram na telefonie, nie muszę po prostu do nagrywania zakładać nowego konta, jak to ma w niektórych grach, czy tam eksportować go i tak dalej, tylko to jest po prostu ze sobą cały czas sparowane i nasz postęp zapisywany jest na serwerach gry. Bardzo fajna rzecz. Oczywiście mamy też tutaj różne achievementy. Można sobie poprzeglądać, można sobie porobić te achievementy. Nasz Google Play się oczywiście zaczyna. Gry Google, czy nie, Gry Play to się nazywa. Nasz poziom tam zostaje zwiększony. Możemy oczywiście sobie zmieniać też regiony. Ja gram aktualnie na Harris, angielskim serwerze. Na każdym z tych serwerów możemy sobie dołączyć, gdzie możemy sobie utrzymywać oczywiście nową klasę postaci, znaczy nową postać, tak jakby naszego przywódcy. Z serwera polskiego, z tego co widziałem, chyba jeszcze nie ma. Mamy kilka innych, mamy francuski, oczywiście niemiecki i tak dalej, turecki, nawet jakiś hiszpański też się znajdzie. No i mamy różne też właśnie, różną ilość osób, tak, na która może tam grać. Ja widać, ja gram tutaj, Harris angielski, 7 level aktualnie i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście tutaj ten świat, który już pokazywałem, mamy mapy miasta, mamy roadmap, który jest też otwierany na którymś tam levelu. Na road tym mapie możemy sobie tutaj tak jakby dodatkowe... Tutaj właśnie warto zbierać sobie te itemy wszystkie. 3 razy evolution items na wszystkich tych przedmiotach jest większy. To jest podczas eventu oczywiście, można sobie te stage'e robić. Dostajesz się jeszcze tutaj te radia, nie wiem na jakiej zasadzie to jeszcze działa, nie przeglądałem się temu. Natomiast są tutaj tak jakby dodatkowe misje, za wykonanie których możemy dostać różne przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, za wykonanie całej tej właśnie arei, czy dostajemy Shayna 4-gwiazdkowego. Więc dosyć fajna postać. 1125 punktów życia, dodatkowo rushe, damage, bla 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 i tak dalej na 3 tury. Bardzo fajna rzecz. Za 7 dni jak widać się kończy ten event, więc prawdopodobnie uda mi się tego Shayna jeszcze tutaj zdobyć. Natomiast żeby wykonać to zadanie, tu będzie pokazana właśnie jaką powinniśmy mieć jakość. Ja mam B+. Rekomendowany jest A+, prawdopodobnie nawet po dodaniu kogoś z właśnie z moich znajomych i tak dalej z tej frakcji niewiele to zmieni, dokładnie tak, więc no dosyć ciężkie zadanie mnie czeka, natomiast myślę, że jakoś tam się uda. No i oczywiście tutaj co jakiś czas będą się pojawiać te przedmioty, które możemy sobie zbierać, warto oczywiście je podnosić, dzięki temu możemy ulepszać nasze budynki, możemy ulepszać nasze farmy i tak dalej. Zwiększa się oczywiście ilość tych wszystkich wtedy rzeczy. To zajmuje tam jakiś okres czasu.
No i kolejną, czy tam też ostatnią, nie wiem jak to nazwać, rzeczą są walki PvP. Jak widać, mam 2364 miejsce na PvP. Moja obrona to jest Team 1. Można sobie zrobić kilka różnych właśnie tych ekip i ewentualnie je zmieniać między teamami. Jak widać, ja mam aktualnie 3 teamy, natomiast wszystkie używam tylko jednego, więc ten team będzie bronić mojej wioski. Oczywiście można stracić to jedzenie, można sobie je zyskać dzięki temu. Mamy różne nagrody za, jak widać, 200 miejsce do 61 dostanę tokeny. Właśnie te tokeny będą używane w tej loterii, którą pokazywałem wcześniej. Natomiast za trophies, które się zdobywa podczas eventów, też się dostaje właśnie tokeny, które 5 tokenów za 600 tych trophies, czyli trophies się zdobywa. Czasami mam problemy z polskim słownictwem, nieważne. Są to jakieś tam osiągnięcia, tak, które się dostaje za wygrane walki. Możemy sobie teraz poszukać jakiegoś przeciwnika. Jak widać, tego jedzenia za dużo niestety nie mam. I mamy tutaj 5 minut na decyzję, czy chcemy z tym osobnikiem walczyć. Jak widać, przywódcą jego obrony jest Glenn, ma 3 gwiazdki, 12 level. Chociaż to jest złudne, bo czasami przeciwnicy wystawiają sobie postać bardzo, bardzo słabą jako przywódcę, natomiast reszta ekipy jest na takich po prostu umiejętnościach, że nawet nie mamy co próbować z nimi walczyć. No ale ja zaryzykuję, jak widać mam chyba 31 wygranych walk, jedną przegraną, więc no ta druga przegrana bardzo mnie zaboli. Możemy sobie poszukać oczywiście nowego przeciwnika, albo możemy go zaatakować. Za wygraną, jak widać, ta wygrana jest różna, zależnie od tego, na jakim poziomie jest aktualnie przeciwnik. Ja wystawię sobie ten skład, nie będę go zmieniać. Przeciwnik ma dwóch tutaj tych tafów, jednegoż dwóch szybkich, no i tego tutaj przeciwnika jeszcze, alerta jednego. Jak widać, ja zwykle sobie atakuję jedną postać, żeby wykluczyć ją już z zadawania damage'a. Myślę, że jest to chyba najlepszy wybór niż atakowanie kilku postaci po kolei. Teraz po prostu mnie zaatakują 4 postacie, a nie 5, więc myślę, że nie jest to taki głupi wybór. Ok. Dwie postacie już zostały zabite. Przeciwnik próbuje zabić mi Amy. Ja tutaj... Ok, mamy kolejną postać, no i oczywiście atakujemy już czwartą. Jest szansa, że obejdzie się bez strat, natomiast szczerze w to wątpię. Prawdopodobnie teraz nie uda mi się wykończyć, a jednak. Jednak udało się obejść bez strat, jak widać wygrana. 25 minut już film trwa, no i za wygraną, za pokonanie Judyty mamy 14 punktów reputacji, materiały, jedzenie, token, no i te trofea. Łatwa nazwa. No i te trofea, ja już mam ich ponad 300. Jeszcze pokażę właśnie, jak wygląda tutaj zdobywanie tych nagród. Otrzymałem basic reward, basic tokeny, którego teraz użyję i dzięki temu dostajemy Gabriela Uncommona na 2 gwiazdkach. Postać doskonale nadająca się do levelowania innych postaci. Bardzo, bardzo, bardzo proste. Dosyć rozbudowana gra, chociaż powiem szczerze, że wciąga, naprawdę wciąga, fajnie się gra. Sam raz takie na właśnie wolne wieczory, czy tam popołudnia, czy też przerwy w pracy, można sobie poklikać, można sobie powalczyć, rozbudować to miasto. A jeśli ktoś jeszcze oglądał The Walking Dead, czy tam czytał komiks, lubi tą serię i tak dalej, no to chyba pozycja dosyć obowiązkowa. I to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów, zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania, odwiedzania Facebooka, strony internetowej i wszystkich dziwnych miejsc. Oczywiście oceniając moje filmy, wspieracie mnie, moje ego i tak dalej, więc gorąco do tego zapraszam. No i do zobaczenia. Cześć!